zawsze. To będą tylko dwie osoby. Nie, na pewno. Dobrze. 1000 lat temu na tym wzgórzu był drewnianoziemny gród, który był siedzibą kasztelana. No i proszę Państwa, wszystko zmieniło się, znaczy co robił kasztelan? Żydzi uciekali z Egiptu, a jak uciekali, to rozstąpiło się Morze Czerwone i szli przez środek morza, a Egipcjanie za nimi, ale im się nie udało dogonić Żydów. Żydzi uciekli i znaleźli się na pustyni. Kuleczki! A parę kuleczek można zrobić? Parę kuleczek! Kuleczki, co? Oleńka, te, o tak trzeba ręczka, popatrz kochanie. Trochę mocno. Jest masa, jak masa na aromatę. No możecie trochę ją posolić. Wszystkie tutaj dzieci mają rzeczkę? Dzieci, czy macie rozum? Wszystkie tutaj mają. W której jesteśmy teraz obie, nie do końca przyjemna i nie do końca dla niej komfortowa. Może być tak, że za rok, dwa, trzy będzie mnie za tą część życia nienawidzić, a może nie. To jest ryzyko, które ale podjęłam. Dyskutujecie już teraz o tym? Tak, tak. I o tyle, ile 16-letni syn nie ma problemu i on rozumie, czemu to robię i akceptuje i mnie w tym wspiera i jak najbardziej jest też mocno żydowskim, polskim patriotą, tak, 13-latka, no czuję, że ej mamo, ale czemu tak o wszystkim opowiadasz? Czemu mówisz, co jedliśmy na kolację? Bo potem moje koleżanki wiedzą, co jedliśmy na kolację. Ja mam takie, i co z tego? No, ale ja nie chcę. Nie? I ona ma do tego prawo. Wstałce rano, ja czekam jak zapewna. Ja mam ich chyba, mam za zbór syna. Ty wstałce rano, ja czekam zapewna. Ja mam ich chyba, mam za zbór syna. Kamera. Kanna mai mani kanna, man zafari zala.